dzisiaj druga część naszego jagodziankowego tripa poszukiwania najlepszych jagodzianek w Warszawie. Chociaż szczerze mówiąc, jak na razie wszystkie były mega dobre. Tak, serio, wysoki poziom. Wybrać, no, mega wysoki poziom Warszawa trzyma. Swoje typy, no ale zobaczymy, co dzisiaj nam przyniesie. Połowa za nami, tak. Dzisiaj kolejna. Jeszcze z mamy 5, 6, tak. Nie wiem. Zobaczymy, ile uda nam się złapać. A pierwszy dzisiaj leci rzut Ether. Powiem wam, jak nam smakowało. Mamy całkiem wysokie oczekiwania, bo dużo pozytywnych opinii już słyszałyśmy o nich, więc my pierwszy raz będziemy tam jeść jagodzianki, więc zobaczycie. Damy wam znać już w środku naszą cenę. No. Do zobaczenia. O, jest, w ogóle jest takie trochę kawały. Jeszcze ciepło. Tak? No. Ale ty lubisz właśnie takie kawały? Nie wiem, jestem ciekawa. Ja wolę właśnie. Ja chyba też wolę. Nie, ja lubię, jak są takie. Nie lubię takiego pieproszku, no wiesz, tak, co, nie? Ale no. Lubię też, jak są takie większe. Ale te są to już takie giganty. Jest mięciutka i jeszcze ciepła jest. Ona jest chyba właśnie to z cytryną. Ja słyszałam coś właśnie, że te z lukrem mają właśnie lukier taki cytrynowy. No i dobra, a właśnie taka najkwaśniejsza na pewno jest ze wszystkich. Tak? Dobra, i taka, ale się wydaje taka tłusta trochę, ale dobra. Dobra, próbuję ja. Boże, jest dużo jagódek. No. Tak. No. Taka inna trochę wydaje mi się. Ale wydaje się taka tłusta. No, tak, prawda? Tak, no. Taka kowa, nie wiem. Ale smaczna bardzo. Czas. Kurczę, ale jest mega dobra. Trzeba duże kawałki posiągi. Jest takie mega mięciutkie ciasto. I dużo jagód. I kwaśne są te jagody, a krzonka jest słodka i ciasto jest bardzo dobre. Te jagody takie płynne, całość są, więc fajnie. I też w sumie się aż tak nie rozpada, jest bardzo miękka, ale też nie jest taka, że da się ją trzymać w ręku. Właśnie kwaśne, w sensie te jagody są kwaśne. Jagody są bardzo takie serio kwaśne, w sensie wydaje nam się jakby, nie wiem, było... Na pewno jest soks. Ale i właśnie przez to tylko jest tak, że z tych jagód nie ma tej takiej słodyczy, tylko ona bardziej idzie z ciasta i z kruszonki. Ale ogólnie jest mega smaczna. 8,5, bo ja też jest mega smaczna. W sensie tak, ja też myślałam o 8,5. Na pewno bym zjadła drugi raz z przyjemnością. I też no, ciepłą mamy, więc... No, więc ja też myślę, że 8,5, bo tamta dziewiątka to była taka dziewiątka, która była praktycznie idealna, więc jakby to dla mnie byłoby 8,5. No tak. Nasza cena 8,5. I do następnej jagodzianki. Idziemy na najdroższe jagodzianki w Warszawie, więc tak, no chcemy spróbować, zobaczymy, czy warto, czy dobre. Czy warto dać 28 zł. Powiemy wam. No. Więcej. Jagodzianki od... Ale w ogóle wszystkie były innej wielkości. Tak, były różne. Właśnie niektóre były mniejsze, niektóre większe. Są takie ciężkie, jeszcze ciepłe i w ogóle właśnie też takie mięciutkie. Ale mają mało kruszonki. Podzielam zdanie dosłownie naszej koleżanki, która mówiła, że ciasto jest mega dobre, ale że środek jest słodki. I no nie wiem, mi akurat to tak średnio chyba. Naprawdę był teraz słodki. Dobra. Ciasto dobre, ale słodkie jagody bardzo. Serio, mega słodkie jagody. Jeszcze takich słodkich chyba nie było. Cała, no dobra, ale słodka. W sensie taką jedną zjeść i naprawdę już przesyt. Teraz ja sięgam. Mam w ogóle kieszonkę. I jest taka, ma naprawdę płynące te jagody. Dobra, gryza. Pyszne ciasto. Ale słodziutkie bardzo jagody. Mało kruszonki jest właśnie. No mało. Mało. Jest mega słodka. Może dlatego też nie jest taka wielka. No. Żeby się człowiek nie zasłodził po prostu nią. Jest, no jest smaczna, ale jest naprawdę słodka. Chyba, że ktoś lubi, wiecie, ktoś kocha słodkie rzeczy. A my nie jesteśmy aż tak fanką takich mega słodkich. Boże, to ma słodki. Ej, ona jest taka pączkowa?
No, jest taka trochę pączkowa według mnie. Według mnie trochę podobnie do Eter, nie wiem, też może jest takie tłustsze. Ogólnie nie dałabym chyba 28 zł. Ja też, w sensie jest mało kruszonki i według, znaczy jak na nasze smaki jest trochę za słodka. No. A szkoda, że mało kruszonki, bo jest dobra. Ogólnie jest, no, mega dobre. Ciasto nie, jest serio bardzo dobre. Ciasto jest mega dobre, jest mega miękkie. Ja bym dała tak 7,5. Albo... Nie, 8. 8 bym dała, 8 bym dała. No dobra, 8. 8. Jagodzianki za 20. 28 zł. 8. Tak, 8. No, przerwa na kawę. Dobra, bo czekamy na jagodzianki w ciastko. Tak, ciastko z dziurką. Czekamy na jagodzianki, bo na razie się przydały, więc... robimy sobie małe... Małe... Uczymy to lepiej. Jak to mówi. Podobno pachnie maślano bardzo. Ach, no ciastko właśnie. Z dziurką, doczekałyśmy się. Czekałyśmy trochę pół godziny, aż będzie nowa partia. Jest cieplutka, bo właśnie świeża. Ciężka. Ciężka? Ładnie wygląda. Taka jest idealnie... Słodko, pachna. Ciasto też jest pyszne i według mnie idealna ilość ciasta w porównaniu do jagód. Serio. Dobra, też chcę się wgryźć w nią. Tak? Aż tak? Zobaczysz, że aż tak. O, jest mega ciężka w ogóle. No, jest dużo jagód, mega wygląda, dużo jagód. No, wygląda mega ładnie. Dobra. Wszystko w sumie jest takie... Ale ma dużo jagód, Boże. Ale jest myślana w ogóle, jak kruszonka też. I jest tak fajnie rozdrobniona, bo ja wolę kawałów, ani wiesz, taki proszek, ani takie wielkie kawałki takie, kruszonki. Takie, jest taka idealna, nie? Tak, takie idealne małe kawałeczki, które są takie miękkie, ale też tak chrupiące. No. A tu czasu jest takie mięciutkie. No. Jeszcze no, jest taka ultra świeża, nie? No bo to dopiero... Wyszła z pieca. Aż bym całej nie pochłonęła. Dobra, ja jeszcze chcę. Zostawiamy dziesiątkę na nasze. No zostawiam dziesiątkę chyba nasze. 9,5 chyba. No, no? Chyba 9,5, ale są takie idealne. Bo jednak wiecie, znaczy, domowe są... jagodzianki to domowe jagodzianki. Po prostu. No, według mnie chyba najsmaczniejsze. No, ale chyba najsmaczniejsze chyba ze wszystkich, które jadłyśmy. No, wszystko takie idealne. No 9,5, bo 9 dałoby się najwięcej. No, to 9,5. Tak, daj mi jeszcze chyba. Jagoda wyleciała, ale nie na buta. I są kwaśne, słodkie. Mega dobra. No, serio jest mega dobra. No, i raz. O Jezu, no. Wiemy, to będzie dobrze. W ogóle trochę nas tutaj nie zbyło, dlatego że po prostu ciężko jest nam tutaj dojechać. Bo kawałek drogi mamy, po prostu jest tak rozkopane. Ale w końcu jesteśmy, bo musieliśmy wpaść do Dagi po jagodzianki, więc czekajcie na recenzję. Mamy... Jest i ona... Jagodzianka. Będzie dobrze tym razem na... Mokotowie jesteśmy. No, w ogóle fajnie wygląda. Tak się prezentuje, no, o, ciepło jest. Jest ciepło jeszcze. Jest taka w ogóle calutka, wiecie, nie rozwalająca się, tylko taka cała bułeczka. A czuć, że ma tą korzenną nutę? Ona jest chyba z kardamonem jeszcze w środku. Czy no, że ona jest jakaś korzenna właśnie. Ej, ale fajne, co się wiecie, tyle jak już jagodzianek próbujesz, to w sumie właśnie, bo na przykład no, ktoś chciałby jedną z jagodzianek, no to może chciałby taką klasyczną, ale jak już najedłyśmy się tyle takiego, to jest trochę fajna odmiana i w ogóle jest mega dobre ciasto. Czekaj, jeszcze się kolejnego gryzę wezmę. Ogólnie. Ale w ogóle jest mega dobra. W
ogóle pachnie trochę mi korzennie. No. Mi tak smakuje. Mi też tak smakuje, naprawdę. A uczity mamy pod jagodzianki. Pod jagodzianki, ale włosy nie. Właśnie super jest zakorzenione. Rozwaliła nam się trochę. Ale to nie szkodzi. No nie szkodzi, bo jest pyszne. Można było w ogóle kruszonkę sobie tam zjeść, bo była do poczęstunku z jagodzianek, więc taki był przedsmak mały. Kurczę, jest super. Jest Daga, dobra robota. Aha. No, trochę się nam rozwalała. Ale jest jagód mega dużo, mega dużo. I no takie cieknące, serio. Więc są takie, wiecie, w ogóle nieugotowane, tylko takie świeżutkie, no a po to, no po to się jeść sezonową jagodziankę, żeby jeść takie świeże jagódki. Szczerze, ja też bym je dała 9,5. No. Dobra, to teraz cena. Chyba tak, no, 9. Bo wiecie, ona jest tak korzenna, więc jakby to jest tak, że jest trochę inna, ale jakby dla nas teraz jest to totalnie na plus, no bo po prostu już jesz tyle tych jagodzianek i chcesz trochę co innego, co nie? Więc jakby jest taka mega miła odmiana. Ja nie wiem, czy bym nie dała jej 9,5. Ja chyba też. No ja też. Chyba 9,5. Serio, jest mega dobra. No. Pyszna w ogóle. I serio, jak chcecie spróbować właśnie takie... No to jest coś innego. Jest coś innego, tak. Ale klasyczna, klasyczna, bo jest, ja myślałam, że, i potem słyszałam, że ma właśnie taką nutę bardziej korzenną. Tak. Ale myślałam, że tak troszkę, a ja naprawdę... Nie, jest korzenny, jest, no jest korzennie, ale, no. Ale tak miło. Przyjemnie. No. Tak fajnie, jest, więc... Ta koszonka też mega smakowa, nie wiem, jakoś... Mi też jest mega dobra. Więc 9,5, no. Czyli pierwsze miejsce razem z ciastko z dziurką. Tak, na razie tak. Właśnie tak, dobrze. Do następnej, chyba już ostatniej. Jagodzianki. No. Lecimy do panna pracownia teraz. Jagodziankowe paluszki. No, ja już jestem przygotowana. Proszę bardzo. Dzień. Jednak dorwałyśmy Dagę, więc... O, super. Pyszne. Więc wracamy właśnie. Dałyśmy już pogratulowałyśmy. Pyszne jagodzianki, tak. I serdecznie pozdrawiamy. No i jedziemy chyba już w ostatnie. Tak. Chyba już ostatnie miejsce. Już mi się spać chcę od tego to cukru. Nic, mówię, że chodzisz i patrzysz rzeczy. Takie ładne rzeczy. Tak, bo pierwszy raz jesteśmy... Fajnie jest taki ktyś. Ktyś. Jesteśmy teraz w pannie, w sensie jesteśmy prawie. Jesteśmy obok, bo nie było miejsca, gdzie usiąść, więc szybki test. Bardzo dużo ludzi. W ogóle pierwszy raz byłyśmy teraz w pannie i było tyle pyszności. No, niestety, tak, niestety dzisiaj po prostu już tyle jagodzianek, Jezu. Więc jakbyś wywaliła. No właśnie, chyba. Dobra. Znowu ja pierwsza testuję. Ona jest taka, się rozwala trochę. Tak? W sensie jest, od środka jest taka, od spodu jest mokra w sensie. No dobra, próbuj. Dużo, bardzo ciasta. I mało jagód coś na razie. Może... Nadę? O. I są w ogóle takie bardziej ugotowane te jagody. No. Rzeczywiście można się obrócić, bo jest cała z spodu, wiecie, taka wypłynięta jagoda. I może właśnie nie była tak dobrze zamknięta. Ona sobie mi się wydaje, że ona jest taka, wiesz, dwóch płatów. Że tak, że dwa płaty, a w środku jagody tak zaklejana. No słaba. Powiedz to. No. Te jagody są ugotowane właśnie, tam widać takie samocie. Taki dżemik się zrobił bardziej, a nie takie płynące. Im dalej. Też te ciasto nie jest jakieś na przykład super, kruszonka jest dobra. Ale taki, też nie jest jakoś mega dużo. Taki trochę kapec jest z tego. W ogóle, taka przeciętna. No, się jest smaczna, ale... No na pewno bym jej nie wybrała, żeby bym chciała... Ja chciałabym kupić drugie z jakąś łodziankę, to nie na tą. No. No właśnie jest trochę gorzkawa, tak jak powiedziałaś. No jest właśnie, nie wiem od czego. Ma jakby właśnie te jagody, są takie trochę gorzkawe. Właśnie może przez to, że one, wiesz, właśnie jest trochę, nie wiem, przepieczona i ona po prostu by zaczęły wypływać. To te jagody się przyjarały, wiesz? No i, może. I ma wiem. Taki posmak takiego... Trochę gorzki, no. Takie gorzkie jest pieczone jagody. No, ciasto jest okej, ale też no. Jakieś super. A jakby, no jakby było jeszcze ciasto dobre, a jego jest dużo, to jak chyba lepiej by wypadło ogólnie. Mhm.
No, szczerze, taka okej okay jest, w sensie jest okej, okay, no ale no i trochę gorzka i mało jagód i są przypieczone. No i takie wiecie. Może, teraz nie, może nie trochę jest, więcej, ale na początku. Nie jest, może nie jest mało, jest mało, ale na początku gryz, było takie same ciasto, ja miałam w sumie na początku. No teraz jest trochę więcej, no ale... No jakby, no z tych jagód jest trochę, może na początku właśnie było tak sklejone, że pierwszy gryz był taki, no. Wiecie, ale... Ale są takie, jakby, ale były lepsze. Wiecie, zdzielowały się trochę podczas pieczenia, o tak. Te niektóre właśnie są różne, bo niektóre są takie, wiecie, płynniejsze trochę. Różnie, no ale są takie trochę... Pierwsze ten takie gryzy było takie i no, takie samo ciasto i... To jest trochę lepszy, bo teraz, nie było. Ale kruszonki, nie ma, kruszonki nie ma aż tak dużo. No to no taka gorzka jest trochę, nie wiem. No właśnie jest trochę gorzka. No dobra, może nie jest aż taka zła jak miałam na początku, nie, że samo jest, ciasto. Nie, jest ale... smaczna, ale na pewno nie jest nie najlepsza na pewno. 6 ja bym dała. No, szósteczka taka solidna. No i tak jest bardzo dobra ocena, bo to naprawdę jego ziarnki ogólnie... Tak jest smaczna, ale jakby... Dobra, to może 6,5. No 6,5. Dobra, 6,5. I chyba na tej jagodniance... Chyba kończymy nasz, tak, bo... trip. Więc chyba to jest nasza ostatnia jagodzianka. Czyli podsumowanie warszawskich jagodzianek, które tak naprawdę wszystkie były... Tak, Warszawa trzyma... Super poziom, naprawdę mega wysoki poziom. Ciężko było wybrać takie najlepsze, ale już takie chyba te 9,5 dostały takie no już idealne. No naprawdę piszne jagodzianki. No i co, 9,5 to dostało, będzie dobrze. Na Mokotowie. I... Po prostu pyszna jagodzianka, no, pełna jagód, nuta. Ta różna nuta, są cudowna. Mega. I również dałyśmy 9,5 ciastku z dziurką, no. W centrum. Była równie pyszna, naprawdę. No, taka idealna. Taka mega duża jagód, ciasto i tu. Pyszne, no. Kruszonka pyszna, no jakby nic nie brakowało. No. Również potem kolejne dwa drugie miejsca, bo też przyznałyśmy dziewiątkę dwóm miejscom. I to było Dej na Bielanach. I do też, tak, no idealne też. Tak, też pyszna. No jakoś tak jeszcze bardziej po prostu te co 9. Tak, ale równie takie... pyszna, znaczy też była również pyszna i no. Naprawdę jak coś to też serdecznie polecamy tamto miejsce. I dodatkowo kolejne drugie miejsce dla nas też Domobake na Powiślu, no, i też przepyszne ciasto, kruszonka, no, full jagód. Takie. No mega wypasione, więc też polecamy to miejsce z całego serduszka. No i co? Tak naprawdę wszystkie te jagodziany, które patrzyliśmy, były pyszne, więc no. Jakby Warszawa... Gratulujemy, no, gratulujemy. Jeśli traficie, to zjecie dobrą jagodziankę. Tak, raczej, ale jeśli no. Chcecie na takie... Top of the top, to polecamy nasze wybory. Tak. Chcieliśmy jeszcze właśnie się spytać was, czy gdzie wy polecacie jagodzianki, no, i może... jest jakieś inne miejsce, którego nie próbowałyśmy. Tak, może też przetestujemy kolejne. No. Bo to dzisiaj było... Dzisiaj. No dzisiaj zamknęłyśmy nasz trip, odwiedzając chyba 10. No, 10 piekarnię, tak, cukiernię. Tak, cukiernię, więc trochę tego było, ale no może coś przegapiłyśmy, więc tak, piszcie. Dawajcie znać. Tak, dawajcie znać i bardzo dziękujemy za oglądanie. I do następnego razu. No. Cześć! Cześć.